Lamy z Panamy mówią: witamy, słuchajcie, dobrnęliśmy do dnia 4 lutego. Kawał czasu za nami, jeszcze kilka kurierów przed nami, ale dzisiaj czasu mało, więc szalecieć z tematem, króca bomba, bez ociągania, tak wam powiem. 4 lutego 1194 roku cesarz niemiecki Henryk VI, Henryk VI Hohenstauf zwrócił po roku wolność królowi Anglii Ryszardowi I Lwie Serca w zamian za złożenie hołdu lennego i wysoki okup. Pamiętacie, Ryszard tam się tułał po krucjatach, on niby w Anglii królował, ale Anglię miał w dużym poważaniu. Anglia była tylko skarbonką, która miała refundować jego rycerskie wypady w obronie wiary, czci i w ogóle tego, co taki król do życia potrzebuje. A tymczasem tutaj w Anglii królował Jan bez ziemi, zastępował brata. Opinia o nim jest mierna, natomiast gdyby nie on, no to ta Wielka Brytania miałaby pod górę mocno. Tak mi się wydaje. 4 lutego 1339 roku w Warszawie przed wysłannikami papieża Benedykta XII rozpoczął się proces kanoniczny, którego stronami były Korona Królestwa Polskiego i Zakon Krzyżacki. Obrzucali się tam kolumniami wzajemnie i próbowali wyjednać sprawiedliwość papieską, a tymczasem ci wysłannicy papiescy otwierali szeroko kieski i sprawiedliwość była po tej stronie, z której więcej monety brzęczącej się w kieski wsypało. 4 lutego 1454 roku wybuchło powstanie przeciwko krzyżakom, które z czasem przerodziło się w wojnę 13-letnią. Mieli wtedy rozmach, nie? Jak się tukli, no to tam minimum te lata 10, 5, a tam 13, 30 czy 100, no też nie stanowiło problemów. 4 lutego 1505 roku urodził się Mikołaj Rej, polski poeta, prozaik, tłumacz, polityk, teolog ewangelicki, zmarły w 1569 roku. No i teraz przechodzimy chyba do najważniejszej dla mnie daty w dzisiejszym kurierze. 4 luty 1746. Na świat przychodzi Tadeusz Kościuszko, polski i amerykański generał. No i należy nadmienić, że bohater narodowy w obu tych krajach, inżynier, fortyfikator, uczestnik wojny niepodległej Stanów Zjednoczonych, przywódca powstania przeciwko Rosji i Prusom. No kim Kościuszko jest, no to ja tutaj nie czuję się na siłach, żeby wam szerzej opowiadać, bo w szkołach usłyszeliście o nim wystarczająco dużo. Powiem tylko, że był jednym z prekursorów walki o zniesienie niewolnictwa. Ciekawa rzecz, bo cały majątek, którym rozporządzał w Stanach Zjednoczonych, zostawił spadkobiercom z przeznaczeniem na wyzwolenie swoich niewolników i na walkę o wolność innych niewolników. Co z tego wyszło, sugeruję, doczytajcie. Kościuszko zmarł w 1817 roku. 4 lutego 1789 roku generał George Washington został wybrany na pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i teraz kolejna niezwykle ważna data. Słuchajcie, 4 lutego 1894 roku Adolf Saxon odszedł z pomiędzy żywych, zmarł. On pochodził z Belgii, no i był wynalazcą i twórcą, konstruktorem saksofonu. Saksofonu, a wszyscy chyba wiecie, że nie ma drugiego instrumentu, który tak by potrafił grać na ludzkich duszach i budzić takie emocje w sercach jak saksofon, nie? Saxon urodził się w 1814 roku. 4 lutego 1912 roku austriacki krawiec Franz Richelt zginął, skacząc z pierwszego poziomu wieży Eiffla. Ta wieża Eiffla miała kilku samobójców, ale tym razem to nie był taki typowy samobójca, bo on prowadził test rzeczy bardzo ważnej. Testował mianowicie płaszcz spadochron własnego projektu i coś nie pykło. 4 lutego 1943 roku urodziła się fenomenalna Wanda Rutkiewicz. Tutaj też chyba wiele nie muszę dodawać. Polska alpinistka, himalaistka, zmarła tragicznie w 1992 roku. Zmarła tak jak żyła, w górach.
1945 rok, 4 lutego w Jałcie rozpoczęła się konferencja przywódców trzech mocarstw alianckich. Pamiętacie? Roosevelt bez sił, umierający, konający Roosevelt, kaleka na wózku. Obok niego zasiadał Churchill. Churchill, który bał się Stalina, pragnął pokoju w Europie, pragnął odbudowy swojego państwa. No i Churchill, który był po prostu w tym momencie już nie był tym lwem stającym twardo. Znaczy on nie bronił w takim stopniu swojego kraju. Zaraz, bo się pogubiłem. W sumie bronił swój kraj przed czerwoną zarazą ze wschodu. Trzecim przywódcą był Józef Stalin. No i tych dwóch pierwszych pod naciskami Stalina poszło na ustępstwa, a tymczasem Beria, wiecie, już tutaj pakował do pociągów, już wywoził na wschód, hen daleko, do archipelagu Gułag i tak dalej. No co ja wam będę mówił, sprzedali nas w Jałcie. 4 lutego 1970 roku założono osiedle Prypeć, przeznaczone dla mieszkańców elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Ono było dobrze prosperującym osiedlem, dziś to ruina. W 1986 roku to całe osiedle Prypeć zostało opuszczone po tym, jak w Czarnobylu doszło do katastrofy. Ostatnim newsem dzisiejszego kuriera jest opowieść o tym, jak 4 lutego 2004 roku uruchomiono największego złodzieja czasu i urządzenie do mieszania ludziom w głowach. Mówię oczywiście o serwisie społecznościowym Facebook, o przekleństwie naszych czasów. Tak, tak, trafnie interpretujecie. Słuchajcie, kochani, dziękuję wam za uwagę w dzisiejszym kurierze. Trzymajcie się jak najdalej od Facebooka, bo to zło jest, tak, ono płynie gdzieś tam z daleka, ale to zło to jest sam diabeł, samo piekło, tak naprawdę. Bądźcie od niego jak najbardziej zdystansowani, bądźcie zdrowi, uśmiechnięci i zamiast przed ekranami tych telefoników i Facebooków, czas spędzajcie na świeżym powietrzu, najlepiej z wykrywaczem na polu. Hej, hej, pa, pa!